Pani poseł Marzenna Drab zwołała dzisiaj konferencję prasową, która była poświęcona założeniom projektu budżetu państwa na rok 2012, złamaniu ustawy o Komisji Trójstronnej oraz sytuacji finansowej państwa. Zapraszamy na konferencję. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Konferencja prasowa będzie poświęcona założeniom na 2012 rok w budżecie państwa. Mówi się tyle w mediach o wspaniałych założeniach, o wspaniałym budżecie na przyszły rok, czegoż to Polacy nie uzyskają i czego nie otrzymają. A proszę Państwa, kilka danych pokażę, że jednak tak wspaniale nie jest i ten budżet i te założenia, które Platforma tak skrzętnie ukrywa je przed społeczeństwem, ukrywa przed związkami zawodowymi. Chcę powiedzieć, że została złamana ustawa o Komisji Trójstronnej do 30 września. Rząd ma obowiązek przedstawienia Sejmowi i przedłożenia założeń budżetu państwa na 2012 rok, ale na 20 dni przed tym terminem ma obowiązek złożenia i przedłożenia stronie społecznej do konsultacji. Te konsultacje nie odbyły się wówczas, kiedy w maju tak szumnie zapowiadano, że będzie uchwalony projekt budżetu, bo wtedy strona społeczna odniosła się negatywnie i ponieważ był zbyt krótki czas do wydania opinii, więc odmówiono i nie podjęto tej dyskusji i w tej chwili rząd Platformy PSL-u nadal pokazuje butę i arogancję wobec społeczeństwa, nie przedkładając stronie społecznej. Sama jestem ciekawa, jak będzie się tłumaczyć ze złamania ustawy, nie przedkładając stronie społecznej, bo powinna być konsultacja wnikliwa. Myślę, że po części odpowiedź znamy. Chodzi o to, żeby nie pokazać Polakom, żeby nie rozmawiać o budżecie, o tym, co ich czeka w przyszłym roku. Natomiast pewnie po wyborach zależy, kto te wybory po prostu wygra. Będzie wyjęcie jak z kapelusza zupełnie nowego, innego budżetu, innych założeń, które tak naprawdę pewnie nas wszystkich zaskoczą. I żeby nie być gołosłowną, kilka takich danych na temat założeń i nierealności tego budżetu. Proszę Państwa, jest wysokie bezrobocie. Ono na dzień dzisiejszy to jest 11,6. Założenie w budżecie na 2012, pan minister Rostowski ochoczo przyjął 10%. Ciekawa jestem, jak będzie chciał to zrobić. Następnym założeniem jest zwiększenie dochodów budżetu od firm, czyli z CIT-u, o prawie 20%, a z podatków od Polaków około 10%. Proszę Państwa, kiedy idzie kryzys, kiedy wszyscy pasa zaciskają, kiedy właściwie dzisiaj już widzimy, że jest recesja, przyjęcie 4% wzrostu PKB i tych założeń, o których w tej chwili mówiłam, no to myślę, że trzeba sobie zadać pytanie, czy aby na pewno mówimy o budżecie dla Polski, dla Polaków. Ważną informacją, jeżeli chodzi o budżet państwa, jest usztywnienie tych wydatków, które do tej pory były, czyli sztywne wydatki nie zmieniły się, czyli wydatki będą na takim samym poziomie i próbuje się w tej chwili mamić nas, że dochody nam bardzo wzrosną. Natomiast myślę, że chyba właściwą kwotą są wyszacowane potrzeby pożyczkowe dla budżetu państwa na przyszły rok. Są to kwoty powyżej 185 miliardów, czy na przykład podatek VAT, gdzie pamiętamy, że Platforma Obywatelska przyjęła rozwiązania ustawowe, z których już raz skorzystała. Myślę tutaj o podatku VAT. Jest możliwość maksymalnie podniesienia podatku VAT do 25%. Już raz skorzystała z tego, podnosząc o 1 punkt procentowy. Jeżeli popatrzymy na to, że dochody po stronie podatków, czy to od osób fizycznych, czy od przedsiębiorstw, nie będą większe, czyli
Wiemy, że jeszcze jest zapas dwóch oczek, więc najprawdopodobniej będzie podwyższenie kolejne podatku VAT. Podatek VAT jest to uderzenie w najsłabszą część społeczeństwa, która będzie ten podatek płaciła w każdym jednym towarze na potrzeby codzienne, które się kupuje na rzecz państwa. Proszę Państwa, następnym takim założeniem, dla mnie to jest po prostu już w tej chwili karygodne i kompromitacja, jest założenie, że nie będzie podwyżki w budżetówce. Myślę, że nie będzie podwyżki w budżetówce poza administracją rządową i w tych organach centralnych, w których w 2011 roku były również podwyżki, ja już kiedyś o tym mówiłam, od 2 do prawie 60%, więc wszyscy będą oszczędzać, tak, po parę złotych ewentualnie może emeryci, renciści otrzymają, natomiast panowie o siebie zadbają, zresztą tak jak zawsze, co roku były podwyżki w tej części administracji rządowej i myślę, że w 2012 podwyżki będą również. Proszę Państwa, zadłużenie przez 4 lata w finansach publicznych i nas wszystkich wykonane przez Platformę Obywatelską to jest kwota ponad 300 miliardów złotych. I dzisiaj, kiedy słyszymy, czy to z ust urzędników unijnych czy naszych tutaj krajowych, że będą starać się i Platforma, kiedy będzie przy władzy, będzie mogła wynegocjować czy dostać od Unii Europejskiej 300 miliardów euro, jest to po prostu szantażowanie Polaków, tak, że jak zagłosujecie, to dostaniemy, bo jak ktoś inny przejmie władzę, to tych pieniędzy nie dostanie. No to ja tutaj stawiam pytanie, czy po prostu jest to rzeczywiście rozdawnictwo i dyspozycja idzie skądś indziej, czy rzeczywiście Polacy mają prawo, tak jak wszystkie kraje unijne, negocjować i te pieniądze dostać. Musimy pamiętać o tym, że obiecanki Platformy uzyskania czy wyrwania z Unii Europejskiej 300 miliardów euro, to temu budżetowi, który przedłożył pan Lewandowski, sprzeciwia się 11 państw unijnych, w tym najważniejsze Niemcy, Francja, Włochy, czyli te, które mają najwięcej do powiedzenia. I jak jeszcze popatrzymy na to, że zaczyna brakować pieniędzy w kasie unijnej, bo dzisiaj zastanawiają się przedstawiciele unijni, co zrobić i jak pomóc Grecji, no to opowiadanie, że wyrwie się, że jest specjalna koperta, która na nas czeka, tylko wtedy, kiedy my będziemy rządzić, to jest po prostu szantażowanie i oszustwo Polaków. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na Fundusz Pracy, bo ten jest chyba dla mnie najważniejszym wyznacznikiem i myślę, że również dla Grudziądzan, ale i nie tylko, bo również dla przedsiębiorców. Dzisiaj od każdego zatrudnionego na Fundusz Pracy odprowadzana jest składka w wysokości 2,45%. I te pieniądze są przeznaczone, powinny być przeznaczone, bo to jest fundusz celowy, na potrzeby pracodawców i na potrzeby osób bezrobotnych. W 2011 roku mieliśmy oto taką sytuację, że 4 miliardy złotych zostały zamrożone na koncie Funduszu Pracy. Minister Rostowski nie pozwolił tych pieniędzy uruchomić, więc one nie trafiły tam do tych adresatów, do których powinny trafić, czyli do przedsiębiorców i osób bezrobotnych. Na co te pieniądze spożytkował? Nie wiem, bo pytania zadawane zostają po prostu bez odpowiedzi. I w budżecie na 2012 rok założenie znowu jest takie samo, że tych pieniędzy, szumnie się mówi, będzie 200 milionów więcej. Proszę Państwa, oznacza to tyle i tylko tyle, że w 2011 roku było mniej pieniędzy o 70%, a w tej chwili będzie o 50% mniej w Funduszu Pracy wydatków na tworzenie miejsc pracy, na staże, na szkolenia w stosunku do 2010 roku. I pytanie znowu następne się pojawia, na co te pieniądze minister Rostowski będzie chciał wydać, które powinny być skierowane do osób bezrobotnych. Proszę Państwa, ja już też kiedyś o tym mówiłam, że jeżeli powstają takie nadwyżki w Funduszu Pracy i minister Rostowski nie wie, na co je wydać, to może
trzeba, może powinien zaproponować, aby zmniejszyć obciążenie przedsiębiorców, bo zamiast 2,45 płacić, to może niechby 1% przedsiębiorcy płacili. Wtedy zostanie więcej pieniędzy na stworzenie we własnym zakresie przez przedsiębiorcę miejsca pracy dla osoby, którą będzie chciał zatrudnić. Bo proszę Państwa, myślę, że dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ta sytuacja, która ma dzisiaj miejsce w Funduszu Pracy, jest to dodatkowo, przynajmniej w mojej ocenie, o 1,5% wyższy podatek nałożony na przedsiębiorstwa. Bo gdyby te pieniądze wróciły do przedsiębiorców, to oczywiście płacone jest po to, żeby tworzyć miejsca pracy. Natomiast jeżeli rząd te pieniądze zatrzymuje i zabiera z Funduszu Pracy, to to jest dodatkowy podatek. I ja tutaj zadaję pytanie, jak długo taka sytuacja jeszcze będzie trwała. Także proszę Państwa, mówię o Funduszu Pracy dlatego, że w naszym województwie, jak również w Grudziądzu, jest bardzo wysokie bezrobocie i jeżeli te pieniądze nie wrócą do osób bezrobotnych, które będą mogły otwierać swoją działalność, które będą mogły korzystać w formie szkolenia, czy to prac interwencyjnych, robót publicznych, to proszę Państwa, jest to utrwalanie przede wszystkim biedy w naszym kraju, jest to zaniechanie przedsiębiorczości, no bo jak otworzyć swoją działalność, kiedy nie ma się wsparcia państwa, jest to zaniechanie po stronie dochodowej budżetu państwa, no bo jeżeli nie będziemy pracować, jeżeli nie będziemy otwierać działalności gospodarczej, to też nie będziemy pracować na to, żeby był większy dochód do budżetu państwa. Także sytuacja jest, no uważam, dramatyczna, skandaliczna, bo widzimy, że na naszych oczach, tylko na przykładzie tych kilku danych, znowu będzie się oszczędzać na tych najuboższych. I jak popatrzymy na stronę zaprojektowaną w budżecie dotyczącą pomocy społecznej, to jeżeli słyszymy, że tam będzie więcej pieniędzy, to proszę Państwa, no to widać gołym okiem, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u idzie w kierunku jakby no ugruntowania biedy i wykluczenia społecznego, no bo jeżeli ktoś będzie żył z zasiłku, a wiemy, że te zasiłki, one dzisiaj są od 50 do 150 zł, to jest po prostu dramat. Ja nie wiem, czy w takich warunkach żyją obywatele innych państw Unii Europejskiej. Mówi nam się tyle o prezydencji, o tym, że trzeba unijne prawo przystosowywać, to znaczy polskie prawo do unijnego, no to może w końcu zająłby się rząd tą częścią społeczeństwa, która ma dzisiaj trudności, aby wrócić na rynek pracy, ewentualnie wspomóc i rozbudzić tą przedsiębiorczość, chyba że założenia są zupełnie inne, a ten budżet jest w ostatnim momencie rzucony tak jakby taśmą na taśmę, bo dzisiaj mamy 30, więc dzisiaj jest termin, kiedy powinien być przedłożony Sejmowi. Ja myślę, że jest to celowe zagranie, zagranie medialne, zagranie po prostu, nie wiem, na nieświadomości czy uśpieniu Polaków, bo tak naprawdę jeżeli dzisiaj zostanie złożony do Sejmu, to zostaje dobry tydzień, żeby spróbować obejrzeć ten budżet na 2012 rok i jeszcze cokolwiek powiedzieć Polakom, żeby odpowiednio wybrali w wyborach, tak, żeby dokonali odpowiednich wyborów. No i pytanie, czy Polacy idąc 9 do wyborów chcą właśnie takiego ograniczenia pieniędzy, chcą tej biedy, którą nam funduje się w tym budżecie, bo uważam, że jest to celowe zagranie, żeby po wyborach, kiedy już właściwie będzie to, czego Platforma oczekuje, żeby wtedy przedłożyć nowy, zupełnie inny budżet, taki, że właściwie dopiero otworzymy oczy i zobaczymy i wtedy usłyszymy, że no jest kryzys, są trudności, my musimy tak jak inne kraje, pewne rzeczy weryfikować, pewne wydatki weryfikować, tylko pytanie, gdzie one będą weryfikowane. Pewnie dzisiaj, gdyby społeczeństwo wiedziało, że znowu ta najuboższa część poniesie
kryzys, trudy kryzysu i rozrzutności rządu, no to pewnie zastanowiłaby się i być może innych wyborów dokonała. Dlatego uważam, że jest to manipulacja, jest to świadoma manipulacja i naigrywanie się ze społeczeństwa polskiego, zarówno po stronie rządu, a przede wszystkim ministra Rostowskiego. Także takie założenia w budżecie, no trudno nazwać, że minister, któremu na sercu leży dobro kraju i dobro Polaków, zakładał w dobrym tego słowa znaczeniu. Chyba, że te założenia zostaną rzucone, a pan minister już ma zieloną kartę i po prostu wyjedzie najnormalniej do Stanów Zjednoczonych, chyba że może już dzisiaj mieszka, może już urzęduje w Wielkiej Brytanii tam, gdzie na stałe mieszka, do nas tylko wpada i nam po prostu podrzuca takie właśnie niespodzianki. Także czy są może w tym zakresie jakieś pytania? Bardzo proszę. Mówiła Pani o budżecie, który dzisiaj musi być przedstawiony, a potem mówiła Pani, że on może być podmieniony jakby. Czy to jest w ogóle realne? Znaczy można tak zrobić, że dzisiaj przekazać, bo trzeba dzisiaj ten budżet tak pokazać, a potem po wyborach, jak wygra Platforma, to ona co, pokaże inny budżet? Oczywiście, że proszę Państwa, jak cofniemy się pamięcią wstecz, to przed każdymi wyborami, począwszy od prezydenckich, przez Europarlament, tak? Cały czas żeśmy słyszeli, że żadnych zmian w budżecie nie będzie, po czym nagle przeprowadzonych wyborach nagle się okazywało, że jest potrzeba dokonania zmian w budżecie, że jest potrzebna nowelizacja. Nowelizacja budżetu to jest po prostu zmieniony ten pierwotny budżet. I proszę Państwa, nie ma się co łudzić. Ja jestem przekonana, że ten budżet, który dzisiaj musi trafić, bo to jest ostateczny termin, więc wytrzymano do ostatniego momentu po to, żebyśmy my nie mieli świadomości i nie próbowali oceniać, patrząc mniej bardzo czasu, głęboko, żeby było mniej czasu. Natomiast po wyborach nagle się okaże, że sytuacja no tak się zmieniła, makroekonomiczna, zewnętrzna, wszystkich dotyka kryzys, nas również i trzeba po prostu zmieniać założenia. Zmiana założeń, pani redaktor, to jest po prostu nowy budżet. Trzeba pamiętać, że dwa miesiące będzie terminu na to, żeby przygotować nowy budżet, więc albo te założenia zupełnie inne są w szufladzie i myślę, że to tak jest, a dzisiaj po prostu na potrzebę zachowania terminów i żeby ludzi uśpić, rzucono po prostu coś innego. I dzisiaj z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówię, że na pewno ten budżet, który dzisiaj zostanie złożony w Sejmie, my go nie będziemy przyjmować, bo założenia będą zupełnie inne. On jest po prostu nierealny, on jest niewykonalny. No, nie widzę jakby możliwości i sposobu uzyskania tak dużego skoku po stronie dochodów wypracowanych na przykład z podatku CIT, 20%, no to trzeba być nie wiem jakim optymistą. Jeżeli minister Rostowski zakłada, że będzie 4% PKB wzrostu, a eksperci wszyscy dookoła mówią, że w porywach między 2 a 3, no to widzimy jaka już jest rozbieżność, tak? Jeżeli popatrzymy, że zwiększa się trochę pieniądze na pomoc społeczną, to znaczy, że liczy się na to, że ludzie nie przybędzie, że ludzie nie będą pracować, więc on po prostu te dane, o których mówiłam, one siebie wzajemnie wykluczają. No ale jak wygra PiS, to będziecie mieli możliwości manipulacji przy tym budżecie i zmian. To znaczy, ja myślę, że na pewno będą musiały być zmiany, tylko że proszę Państwa, no, jeżeli ten budżet, bo my nie wiemy dokładnie, co tam w środku jest, w poszczególnych działach, więc będzie bardzo mało też czasu na to, żeby zmienić. I pamiętajcie Państwo, że dzisiaj właściwie chyba nikt nie wie, jaka jest sytuacja w finansach publicznych. Ja nie wiem, czy minister Rostowski sam do końca wie, ponieważ on wychodzi i rzeczy opowiada codziennie zupełnie inne. Próbuje zaczepiać w opozycję w różnych obszarach. Próbuje jakby skłonić do tego, żeby wywołać jakieś spięcie. Ale tak naprawdę on chyba sam dzisiaj nie wie, jaka jest sytuacja w finansach publicznych. I my jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, że jeżeli wygramy, a bardzo w to wierzę, to będzie trzeba przeprowadzić audyt. Audyt jest to też czas, tak? I będzie dopiero ten audyt tak naprawdę pokaże, jaka jest rzeczywista sytuacja w finansach publicznych, a ona się może okazać po prostu dramatyczna i zaskakująca dla wszystkich. I
W momencie, kiedy ma się bardzo duże poparcie, jeżeli te sondaże, które cały czas były gdzieś tam wysyłane do przyszłych wyborców, że Platforma miała prawie 50% poparcie, to ja uważam, że to poparcie zostało roztrwonione, bo jeżeli ma się takie duże poparcie, to powinno się przeprowadzić reformę finansów publicznych, bo na to jest wtedy przyzwolenie. Przecież Platforma z tym szła do wyborów, więc po prostu właściwie chyba z niczego się nie wywiązała i mam obawę, że na pewno w tym budżecie będzie taki wielki pasztet, że będą po prostu dramatyczne chyba decyzje do podejmowania. I albo przez to znaczy, no ta, ci, którzy wygrają te wybory, no to będzie no po prostu trudna rzecz w bardzo krótkim czasie do zrobienia i bez tego audytu, o którym ja mówię, to będzie takie trochę chodzenie po omacku. Dlatego wielkim zaniechaniem i skandalem jest to, że my dzisiaj, nawet ja jako poseł, który pracuje w Komisji Budżetu i Finansów, my nie wiemy, jak naprawdę wyglądają finanse państwa, bo gdybyśmy my wiedzieli, to każdy z nas, który pochyla się nad budżetem, miałby jakieś wyobrażenie, w którym momencie można dokonać zmian, gdzie można ciąć wydatki, jak postępować po stronie dochodowej. A my dzisiaj tak właściwie jak dzieci we mgle. I myślę, że chyba sam minister Rostowski nie wie, jaka jest tak naprawdę sytuacja. I ja nie wiem, czego w ogóle to interesuje. Myślę, że nie bardzo. Pan się bardzo dobrze bawi, na słówka się przerzuca z opozycją, ma bardzo dobre samopoczucie, więc ja myślę, że to po prostu pokazuje o braku informacji i świadomości, a przede wszystkim odpowiedzialności. Ale pani poseł, gdyby przyjąć to, co pani mówi, to można by było założyć, że Platforma pokaże jeszcze bardziej dla wyborców atrakcyjny budżet, że ta kiełbasa będzie jeszcze ładniejsza, jeszcze ciekawsza. Cokolwiek mogli w tym budżecie napisać i wtedy to zmienić. A jednak jak sama pani powiedziała, są cięcia wydatków na opiekę społeczną, tak? W tym budżecie. Jest lekki wzrost, tak. No właśnie, takie pytanie jest moje. Czy Platforma, pokazując taki budżet, bo pani wysunęła taki wniosek, że będzie podwyżka podatku VAT, tak? Na podstawie analizy tych założeń. Czy Platforma przed wyborami pokazałaby taki budżet, z którego można wyciągnąć wniosek, że podwyższy podatki? Panie redaktorze, Platforma Obywatelska tak naprawdę cokolwiek robi, to patrzy na poparcie, na sondaże i na słupki, tak? I patrzy, aby jej popularność nie zmalała. I dzisiaj te założenia, które przedstawiła, takie wspaniałe dla ludzi, dzisiaj tak naprawdę skrytykowali wszyscy eksperci i ekonomiści. Więc Ale one są wspaniałe, bo nie ma podwyżek. Ale to jest założenie, a efekt jest inny. Ja Państwu już kiedyś mówiłam i dzisiaj powtarzam, że założenia one są co najmniej od 2 lat. Natomiast budżetówka nie dostaje, tak? Ale dla siebie, dla swoich kolesiów, żeby im się żyło lepiej, oczywiście tak. Także, panie redaktorze, nie mógł być realny budżet przedstawiony, bo po prostu ludzie by się obudzili i po prostu zaczęli zadawać pytania, jak to się dzieje, że do tej pory było tak dobrze, a w tym momencie nagle się zaczyna dziać tak źle. Pamiętacie Państwo, kiedy wszyscy dookoła mówili, że idzie kryzys, tak? Że kryzys dotyka i do nas również dotrze. To wtedy jak mantrę powtarzano, kryzysu nie ma, że kryzysu nie ma. Nagle, po czym się okazało, Europarlament, wybory skończyły się, tak? I trzeba było zrobić nowelizację budżetu, właśnie dlatego, że kryzys dotykać zaczął Polskę. Także ja myślę, że na pewno będą zweryfikowane założenia, na pewno nie będą tak optymistyczne, jakie są, no ale panie redaktorze, też nie bądźmy dziećmi, że no już bardziej optymistycznych nie można było założyć, bo przecież no chyba już Polacy by wyśmiali, prawda? Ten budżet i te założenia, bo one są dzisiaj nierealne. One po prostu, te wskaźniki, które są przedstawione, one same siebie wykluczają. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i takie ranne wstanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.